Witamy Państwa serdecznie na pierwszej z cyklu debat na Dworcu Rzecz Jasna. Dzisiejsza debata pod tytułem Zróbmy sobie miasto dotyczyła będzie projektowania przestrzeni miejskiej tak, żeby służyła ona mieszkańcom. Zaczniemy od prezentacji. Przede wszystkim przywitajmy gości. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Martyna Obarska z Respubliki, zastępczyni redaktorki naczelnej magazynu Miasta. Witamy. Pan Piotr Smolnicki, architekt, planista Politechnika Gdańska, współpracujący z pracownią Zrównoważonego Rozwoju. I pan Bartłomiej Wiedziuk, prezes zarządu Forum Rozwoju Olsztyna. Ja będę miał przyjemność zadawać pytania osobom ode mnie mądrzejszym. Pan Adrian Wodlecki reprezentuje portal naszaostruda.pl. Na początek przedstawię Państwu historię. Pokażę, jak kształtowała się Ostruda od momentu jej powstania aż do dziś, jakie były zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Później prezentacje będą mieli nasi goście, a na samym końcu przejdziemy już do dyskusji. Ostruda powstała w XIV wieku, w 1329 roku, na wyspie pomiędzy dwoma odnogami rzeki Trwęcy. Widzimy to na tej górnej ilustracji. Była założona jako miasto zakonu krzyżackiego i przez 6 wieków swojej historii znajdowała się w granicach różnych niemieckich państw, państwa zakonu krzyżackiego, Prusach Książęcych, Królestwie Prus, Rzeszy Niemieckiej, Cesarstwie Niemieckim. Wyglądała tak tutaj jak na tym obrazku, otoczona była murami obronnymi. Głównym centrum administracyjnym był widoczny po lewej stronie na tym wolnym rysunku zamek. Do miasta prowadziły 4 bramy. No i tak mniej więcej Ostruda wyglądała aż do końca XVIII wieku, do 1788 roku, kiedy w mieście wybuchł wielki pożar, prawie całe miasto się spaliło. Rozebrano wtedy mury miejskie, odbudowano miasto, trochę zmieniła się również struktura zabudowy starego rynku. No ale aż do drugiej połowy XIX wieku miasto wyglądało mniej więcej tak. Obejmowało tylko obszary przy jeziorze Drwęckim. Miało dosyć zwartą zabudowę. Już nie było otoczone murami miejskimi, bo te rozebrano właśnie na potrzeby odbudowy miasta. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił szybki rozkwit miasta. Było to związane z budową linii kolejowej, było to związane z budową kanału elbląskiego, kanału oberlandzkiego, jak ówcześnie go nazywano. Miasto przeżyło wówczas boom gospodarczy, bardzo szybko zaczęło się rozwijać. Już nie zajmowało tylko terenów nad jeziorem Drwęckim, ale zaczęło się poszerzać również na północ i południe, w mniejszym stopniu na zachód i na wschód. Tutaj mamy zdjęcie lotnicze z początku XX wieku. Widzimy już, że miasto nie jest zlokalizowane tam tylko nad zatoką jeziora, ale również trochę już rozlewa się na południe. Centrum miasta, czyli zatoka jeziora Drwęckiego. Widzimy bardzo zwartą zabudowę. No, oczywiście było to spowodowane również tym, że na początku XX wieku nie było jeszcze tyle samochodów, co dziś. Praktycznie w ogóle nie było samochodów, więc miasto było projektowane pod potrzeby pieszych. Tak Ostruda wyglądała w 1920 roku. Na żółto widzimy tereny zwartej zabudowy. Jak widzimy, są one zlokalizowane wokół zatoki jeziora Drwęckiego. Na południe, tam gdzie teraz miasto jest najbardziej zwarte, gdzie mieszka najwięcej mieszkańców, bardzo dużo pustych przestrzeni. Już widzimy również tereny wojskowe, czyli tak zwane białe i czerwone koszary. A tutaj południowa pierzeja Nowego Rynku, na krótko przed końcem II wojny światowej, przed wkroczeniem Armii Czerwonej.
a tutaj po wkroczeniu Armii Czerwonej. Jak widzimy, żołnierze radzieccy obeszli się ze Studą dosyć brutalnie. Miasto zostało zniszczone w ponad 60%. W wyniku działań wojennych ucierpiało 5% zabudowy, która została zniszczona. Cała reszta została zniszczona w wyniku właśnie podpaleń, wysadzeń powodowanych przez żołnierzy radzieckich. Tutaj widzimy Ostrowski Zamek, również zdewastowany. Tutaj również Stare Miasto, widok w kierunku Jeziora Trwęckiego. Widzimy ratusz, no i ruiny przy północnej pierzei rynku. Tutaj najstarszy kościół, kościół pod wezwaniem świętego Dominika Savio. Jest to kościół z XIV wieku, wielokrotnie odbudowywany. W tym miejscu plac Tysiąclecia był placem niezabudowanym aż do lat 60. Dopiero w latach 60. rozpoczęła się budowa bloków. Powstało tam osiedle mieszkaniowe. Tutaj widzimy czasy jego budowy. Na cokole nadal stoi pomnik trzech cesarzy. Natomiast wokół budują się już nowe bloki, które stworzyły później plac Tysiąclecia. Obelisk trzech cesarzy zniknął. W jego miejsce pojawiły się słynne trzy syrenki, które obecnie znajdują się nad Jeziorem Trwęckim. Tutaj widok na plac Tysiąclecia z połowy lat 80. Jak widzimy, zabudowa jest zlokalizowana wyłącznie przy ulicach rynku. Wokół jakieś takie baraki stoją. No i dosyć fajne autobusy. Ulica Mickiewicza. Tutaj też widzimy, że zabudowa jest mocno zdewastowana. Jest to zdjęcie z lat 70. W tym miejscu obecnie wygląda to tak. Jest to zdjęcie z Google Street View. Tutaj widok na południe miasta, mniej więcej z wysokości dzisiejszej Galerii Mazurskiej. Widzimy stadion międzyszkolny, jak wówczas się nazywał. W tym miejscu obecnie powstaje stadion lekkoatletyczny. Na południe od centrum miasta znajdowały się ogródki działkowe. Były to tereny niezagospodarowane, tereny, na których po prostu ludzie, którzy przybywali do Ostródy z okolicznych wsi, zakładali sobie ogródki działkowe i próbowali jakby trochę przenieść te życie wiejskie do miasta. Tutaj widzimy słynną Aleję Dębową, prowadzącą od cmentarza żołnierzy radzieckich nad Jezioro Kajkowskie. Lata 70. W ogóle nie zabudowano, a puste tereny. Wkrótce potem powstało tutaj jedno z największych ostródzkich osiedli bloków. Ogólnie lata 80., szczególnie okres drugiej połowy lat 80. to jest zabudowywanie południowej części miasta właśnie takimi budynkami, czyli blokami z wielkiej płyty. Powstały wtedy osiedle młodych, osiedle 40-lecia PRL, czyli dzisiejsze osiedle nad Jarem, osiedle Jagieły, czyli właśnie to. Jak Państwo widzicie, Ostróda w ciągu ostatnich 30 lat bardzo się zmieniła. Tereny niezabudowane zostały zabudowane. Miejsca, które wcześniej były miejscami zdegradowanymi, miejscami, w których nie istniały żadne budowle, zostały uporządkowane. Mało jest obecnie terenów inwestycyjnych w Ostródzie. Między innymi o tym będziemy wkrótce rozmawiać. A teraz poproszę o zabranie głosu panią Martynę Owarską, która podzieli się pierwszymi wrażeniami z dzisiejszego pobytu w Ostródzie. Nie przyjechałam do Państwa po to, żeby opowiadać tutaj o tym, w jaki sposób cudownie można zmienić Ostródę i przykleić się do jednego rozwiązania z innych miast, tym bardziej z miast dużo na przykład większych. Bardzo często zarzuca się, że pewne inspiracje, które sprawdzają się być może w innych metropoliach, nie są do przełożenia jeden do jednego. Absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast są pewne rozwiązania, na które tak naprawdę warto zwrócić uwagę, a które być może są bardziej widoczne dla osoby, która przyjeżdża do danego miasta po raz pierwszy,
moim przypadku już odkryłam, to jest drugi, ale po prostu kiedyś przypłynęłam. W związku z czym to jest też zupełnie inny sposób postrzegania miejsca. Tak jak było powiedziane, jestem zastępczynią rektorki naczelnej magazynu miasta. To jest taki kwartalnik, który poświęcony jest problematyce miast. Miast zarówno polskich, jak i zagranicznych. I staramy się w nim od 4 lat tak naprawdę pracując nad tym, żeby przekazywać bardzo konkretną wiedzę z obszaru projektowania przestrzeni miejskiej. Staramy się przekonać zarówno mieszkańców, żeby zdobyli być może wiedzę o swoim mieście z innej perspektywy, ale dla nas bardzo ważne jest też to, żeby przekonać urzędników, którzy na co dzień tworzą daną przestrzeń, którzy, jak to ludzie, więc oczywiście mają różne poglądy i nie zawsze się zgadzamy, ale też radośnie dostrzegamy, że jednak zmienia się, myślę, na przestrzeni kilku lat to podejście do zdobywania nowej wiedzy z obszaru miejskiego i to, że jednak kształcimy się. Czasami jest to powoli, ale do przodu. I teraz naprawdę bardzo krótko, miałam zaledwie kilka godzin, żeby zobaczyć Ostródę. Ostróda, która jest miastem turystycznym, co narzuca w automatyczny sposób pewien rytm miasta, które inaczej działa w sezonie turystycznym, w którym jest zdecydowanie więcej osób, a inaczej na co dzień, czy też chociażby w weekendy, to po sezonie. Bardzo rzeczywiście, ja być może będę mniej krytyczna, niż można się było spodziewać, wyobrażając się tutaj. Natomiast rzeczywiście muszę przyznać, że jeśli chodzi o te przestrzenie takie reprezentacyjne, czy też turystyczne, czy to chodzi o nabrzeże Jeziora Tybenckiego, czy ten obszar właśnie chociażby tej fontanny, która co prawda w tej chwili jest absolutnie pusta i nie siedział tam absolutnie nikt, ale zakładam, że jest właśnie ten moment końca sezonu, to muszę przyznać, że rzeczywiście można by było na pewno poprawić tę przestrzeń, ale ona sprawia wrażenie spełniające swoje zadanie. Zupełnie czym innym jest rozmowa o tym, czy miasto, które jest miastem turystycznym, tak naprawdę powinno inwestować przede wszystkim w infrastrukturę dla turystów. Bo rozumiem, że pojawiły się takie wątpliwości w Ostródzie, które pociągnęły ze sobą pewne konkretne polityczne decyzje. W tym kontekście też myślę, że warto jest przytoczyć na przykład przykład Nałęczowa, które jest miastem zdecydowanie mniejszym, bo dziesięciokrotnie prawie mniejszym, natomiast jest miastem bardzo specyficznym, uzdrowiskowym, które też funkcjonuje jako takie miasto, w którym no to uzdrowisko ciągnie tak naprawdę to miasto do przodu i turystykę, i przedsiębiorczość, która się tam pojawia i codzienność mieszkańców. Bardzo długo było to miasto, które miało typowy problem miasta turystycznego, uzdrowiskowego, czyli tak naprawdę miasta, które funkcjonuje trochę jak dwie niezależne rzeczywistości. Z jednej strony jest bardzo wyrównana przestrzeń przygotowana dla kuracjuszy, z drugiej strony jest ta część miasta mieszkalnego, która zdecydowanie jest mniej reprezentacyjna, ale po prostu mniej też dostosowana do codziennego życia. I kilka lat temu burmistrz Nałęczowa, razem też z organizacjami pozarządowymi i innymi ekspertami, rzeczywiście przystąpił do procesu rewitalizacji, ale rewitalizacji rozumianej w bardzo ciekawy sposób, rzeczywiście bardzo mądry, można by tak powiedzieć, ponieważ jego głównym założeniem było to, żeby zadbać przede wszystkim o tą część mieszkalną, czyli żeby zasypać trochę przepaść, która była między tymi dwoma częściami miasta, sprawić, że mieszkańcy sami trochę poczują się jak kuracjusze w swoim miejscu życia, że przestaną postrzegać siebie jako obywateli drugiej kategorii, czyli tych, którzy nie przynoszą pieniędzy do miasta, płacą podatki, no ale nie są najważniejszymi podmiotami. To się w Nałęczowie sprawdziło. Bardzo ciekawe jest też to, że sami mieszkańcy pytają o to, co tak naprawdę jest dla nich najważniejsze w tym procesie, który zawsze jest procesem bardzo trudnym, bo rewitalizacja to nie jest tylko zbudowanie nowych chodników, ani poprowadzenie logicznie zaprojektowanych ścieżek rowerowych. Bardzo często to jest już bardzo trudna praca na pewnych obszarach w mieście, które z różnych powodów są zdegradowane, albo to są dzielnice, które są fizycznie w jakiś sposób odgrodzone od reszty tkanki miasta, albo to są na przykład dzielnice, w których jest bardzo duży procent mieszkań komunalnych,
albo są to dzielnice, z których, które zwłaszcza w miastach nieremontowanych, albo tak jak też jest w Ostródzie, w obszarach, które nie zostały akurat zniszczone. Zawsze jest też ten problem, że ten obszar nie zniszczony, Warszawa ma taki problem dokładnie identyczny w Pragi. Miejsce, które mogło być piękne, bo przetrwało wojnę, ale z drugiej strony też te kamienice były nieremontowane przez 80 lat. Więc ich stan infrastrukturalny jest tragiczny. Czasami jest już zbyt późno, żeby je ratować. Więc na pewno kwestią, która z mojej perspektywy takiej osoby z zewnątrz jest bardzo ciekawa, w jaki sposób się rozwiązuje, by można było to rozwiązać, to jest kwestia równowagi między potrzebami mieszkańców i potrzebami turystów. W jaki sposób zachować tą równowaga, która dla wszystkich będzie odpowiednia, będzie sprawiała, że mieszkańcy będą chcieli tworzyć to miasto i będą chcieli tak naprawdę tu działać, nie tylko czekać na sezon, który po prostu umożliwia funkcjonowanie. Druga rzecz, to jest zaskakujące, muszę przyznać, to rzeczywiście jest plac tysiąclecia. Dlaczego zaskakujące? Dlaczego zaskakujące, bo pewnie gdybym tam wkroczyła tak po prostu z marszu, to mogłabym dojść do wniosku, że rzeczywiście coś tutaj nie pasuje, jeśli chodzi o układ przestrzenny, bardzo tradycyjny i pokazujący, że to jest ewidentnie założenie historyczne. Ale no, takich przykładów zabudowywania placu mamy oczywiście w Polsce wiele. I one są czy to związane z wyburzeniami wojennymi, czy zniszczeniami. Można tak naprawdę. Nie jesteśmy tutaj purystami architektonicznymi, ja przynajmniej nie jestem. Znaczy, każde miasto ma swoją historię, jeśli miasto zostało przy 10% zniszczone, to też absolutnie zrozumiałe były pewne posunięcia architektoniczne czy urbanistyczne. One się stały, znaczy nie ma co na siłę ich odkręcać. Natomiast pytanie jest, czy można tą przestrzeń, która jak rozumiem przez te kilkadziesiąt lat już jakoś w jakiś sposób została wydobywana przez mieszkańców, na siłę próbować odtworzyć ratusz, który tutaj ma się pojawić na środku, równocześnie niszcząc komfort życia ludzi, którzy tam mieszkają, tak? Czyli kwestia wycięcia tych drzew i decyzji trochę o tym, co w mieście powinno być priorytetem. Priorytetem powinno być restauracja czy renowacja jakiegoś budynku, który świadczy oczywiście tożsamość przestrzeni, ale być może nie ma mieć zupełnie inną funkcję, czy w pierwszej kolejności zastanowienie się nad tym, żeby zapewnić jednak mieszkańcom komfort życia. Komfort życia, czyli to, że mamy określoną odległość do terenów zielonych, te tereny są w taki, a nie inny sposób przygotowane, że są dostosowane do potrzeb osób starszych, osób, które mają ograniczoną z różnych powodów mobilność. Bardzo często myślimy o dostępności, czyli tej kategorii tego, w jaki sposób projektować miasto dostępne, myśląc głównie o osobach z oczywistymi niepełnosprawnościami, tak? Natomiast zapominamy o tym, że projektowanie miasta dostępnego, czy też projektowanie, o którym się mówi, że to jest jakby projektowanie uniwersalne, dotyczy w takim samym stopniu bardzo dużej grupy innych osób. Czyli tak naprawdę bardzo podobne potrzeby przestrzenne, czyli ograniczenia przestrzenne, mają osoby, które przemieszczają się na wózku, jak osoby, które przemieszczają się z wózkiem, czyli na przykład rodzice z dziećmi, rowerzyści, osoby, które mają ograniczoną ruchomość, bo na przykład z powodu jakiejś choroby, albo też wieku, nie mogą wykonywać zbyt dużej odległości bez przystanku, czyli bez po prostu najprostszej ławki, która jest zamontowana w takiej odległości, że ktoś nie boi się wyjść z domu i ma świadomość tego, że dojdzie do tego parku. To jest też no, rzeczywiście taki dosłowny przykład antydostępności, czyli ulica Przechodnia. Ulica Przechodnia, do której dokładnie przychodziłyśmy, to naprawdę nie trzeba było mieć wielkiej wyobraźni, żeby dojść do wniosku, że te zjazdy są zjazdami dla samobójców. Znaczy, nikt nie jest w stanie o pewnych zmysłach jakiejś racjonalności albo mniejszych ilości promili we krwi zdecydować się na zjazd po tej stroniźnie. Znaczy, być może ktoś na rowerach wózkich, to wszystko jest zgodnie z prawem, dlatego że jest u nas kółka prawie budowlane,
która mówi, że to nie jest ulica jakby stawiana, to jest remontowana. Jest to słowo, nie ma obowiązku dostosowania i do potrzeb właśnie, tak jak pani tu wcześniej stwierdziła, dostępności dla wszystkich. A to jest związane z kosztami, bo remont zgodnie z zasadami prawa budowlanego kosztuje mniej, bo nie trzeba nowych mapek robić, trzeba inne sytuacje. Dlatego to się wykorzystuje niestety administracyjnie. I tu polega na tym, że nacisk właśnie społeczny powinien być dotyczący, że mieszkańcy czy te właśnie osoby starsze mieć. Nie, my nie chcemy, bo my z tej ulicy nie będziemy mogli korzystać. Tak jak pani tu wspomniała, czy dojście do czegoś, do sklepu, wszystkiego. No niestety, jeszcze dawno lepiej się nas tak zobaczył, nie istnieje. No tu miało się pytanie, czy to był remont faktycznie. A to już jest dociekliwość, no, tak jest, do sprawdzenia. Modernizacja. Tutaj był cudowny, bo tak jakby była pustka i cisza i nikt oprócz nas nie przychodzi przez tą ulicę, aż trafiła się para na oko dziesięciolatków na rowerach, którzy powinni być mistrzami sprawności i oni nie podołali. Znaczy, oni też się wywalili na tych zjazdach. W związku z czym naprawdę proponuję organizację takich audytów przestrzeni, wypuszczenia po prostu w tą przestrzeń kilku osób, tak, i z takim, naocznym udowodnieniem tego, że jest jakiś problem z tą przestrzenią. Jak się o tym opowiada, to ludzie bardzo często mówią, ale przecież to jest właśnie zgodnie z normami, przecież to się zgadza. Śmiało, proszę z tego zjechać. Tu akurat powiem jedną rzecz taką związaną z estetyką przestrzeni. Ja mam wrażenie, nie oglądałam, jakby rzeczywiście nie byłyśmy tam dalej, doszłyśmy do Białych Koszar, w związku z czym jakby te dalsze tereny są mi nieznane, więc nie będę się na ich temat wypowiadać. Natomiast rzeczywiście ogromnym plusem i zaletą Ostródy jest to, że jednak w wielu miejscach mam wrażenie, że te budynki, które albo zostały, albo są zlakowane, albo zostały odtworzone, tak jak Białe Koszary, naprawdę są moim zdaniem odtworzone z zachowaniem pewnych zasad, klasy i estetyki. Jest to, że te budynki, które zostały wychowane, naprawdę są odnawiane z dużą klasą. Rozumiem, że jest to też istotna zasługa lokalnego konserwatora zabytku. Natomiast to widać, znaczy to naprawdę widać i zaledwie w kilku miejscach powiedziałabym jest taki, nie wiem czy to nadmiar prywatnej inicjatywy przestrzeni, czy co. Natomiast no, to jest dość zaskakujące, że w bardzo pieczołowicie odnowionej przestrzeni na bulwaru po prostu wszystko absolutnie szpecą reklamy przymocowane do MOLO, które wyglądają strasznie. I to i tak, więc to na pewno są te cztery kwestie, o których chciałabym, gdybyśmy mieli okazję porozmawiać później więcej, czyli ta równowaga między miastem dla turystów, a miastem dla mieszkańców, kwestia projektowania przestrzeni tak, żeby ona była dostępna. No i w mniejszym stopniu, bo nie wiem, czy będziemy w stanie też było chociaż tyle kwestii, bo to jest jednak bardzo dużo, jako kwestia estetyki tego zachowania równowagi między renowacją jakichś budynków, a tworzeniem po prostu nowych miejsc, bo też Ostróda jest tutaj w miarę optymistycznej sytuacji, jak na miasta polskie tej wielkości, że co prawda no, nie ma tutaj jakiegoś świetnych wyników demograficznych i miasto się starzeje, ale nie starzeje się na pewno w takim samym tempie jak wiele innych miast, które po prostu pustoszeją. W związku z czym no, ta potrzeba nowych mieszkań istnieje. Pytanie co i gdzie można by było, w jaki sposób można by było rozwiązać ten problem, żeby nie zrobić z Ostródy wielkiego przedmieścia. Maria Czerniak, 40 lat stażu w tworzeniu planów.
strony Jacek Sołtys, który zdradził mi, że na czwartym roku studiów jako główny projekt miał zagospodarowanie Ostródy. To było w roku 71. Zresztą sam nie pamiętam. Jesteśmy w takim wywiadzie. Motto tej prezentacji: przestrzeń publiczna to dobro wspólne. I jeśli mówimy o przestrzeni publicznej, to powinniśmy mieć na myśli całą przestrzeń, która nas otacza, niezależnie jak ona jest blisko czy daleko. Ale chciałem pokazać parę negatywnych przykładów. Przepraszam, że negatywnych, ale jakby powiedzieć, trudno się posługiwać pozytywnymi przykładami, jeśli się mówi o problemach, jakie mamy w związku z aktualną sytuacją i planistyczną, i świadomością społeczną, zarówno władz, jak i mieszkańców. Po pierwsze, chaos przestrzenny. Na załączonym obrazku, może nie powiem, jakie to jest miasto, widzimy pewne problemy w przestrzeni. No, poza tym, co zostało zakryte, wiadomo, ulica w stanie, który się nie nadaje do jakiejkolwiek oceny estetycznej. Ponadto zabudowa jest, mimo tego, że architekt, jak widać, też się nie postarał specjalnie, ta zabudowa została zbudowana ją na podstawie planu zagospodarowania, który bardzo restrykcyjne wytyczne miał, w jaki sposób ta zabudowa ma wyglądać, żeby nawiązywała do historycznego charakteru miasta, w którym się znajduje. Efekt jest taki, jaki widzimy, a wcześniej jeszcze niezbyt estetyczna zabudowa zasunięta jest przez nie bardziej estetyczną, tymczasową zabudowę. Tudzież parkingi. Ja na przykład przerażony byłem, jak tutaj przyszedłem, podziwiałem ten dworzec, spojrzałem przez okno, mówię, no taka jakaś nowoczesna zabudowa, wszystko fajnie i pewnie usługi w parterze i na wizualizacji zobaczyłem, że tam są same garaże. Też mnie troszkę przeraziło. Kolejny przykład z tego samego miasta. W jaki sposób mieszkańcy traktują przestrzeń, ponieważ to jest miasto turystyczne, tak samo jak Ostróda. Wpływ na to, w jaki sposób kształtujemy przestrzeń publiczną, mają po pierwsze mieszkańcy. To mieszkańcy wybierają radnych, to z mieszkańców głównie pochodzą urzędnicy, którzy pracują. Często oczywiście problemem jest to, że większe miasta wysysają na przykład lepszych ekspertów. To może być problem, tak oferując na przykład lepsze pieniądze. No ja się przeniosłem do Gdańska, więc mogę coś o tym powiedzieć. Ten przykład pokazuje widok na zalew konkretnie. No, z tego widoku na zalew zostało w zasadzie dla turysty tylko tyle. No, większość, co widzimy, to są te właśnie asfalty, niezbyt. No, jest oczywiście wkomponowana zieleń. Tak. Reszta wygląda mniej więcej w ten sposób. I potem mieszkańcy dziwią się, że coś u nich nie gra. Że jakoś tak trzeba po prostu dbać o każdego turystę z osobna, ponieważ nie mogą zarobić wystarczającej ilości pieniędzy na to, żeby utrzymać przez cały rok swoje wille, które są opustoszałe przez powiedzmy 8 miesięcy w roku. Kolejny przykład, inne miasteczko. Tutaj szybko może pokażę, o co chodzi. Voilà. Jest to historyczna zabudowa, która przetrwała. Niestety w międzyczasie w związku z pewną obojętnością powiedzmy władztwa mamy do czynienia z takim, nazwijmy to, kaszałotem w parterowej historycznej zabudowie, zresztą wpisanej do rejestru zabytków. Dlaczego tak jest? Tutaj akurat Jacek Sołtys badał ten temat dość podobnie. Jedną z przyczyn jest to, że im wyższe walory krajobrazowe są w danym miejscu, tym większa jest ich podatność na degradację. A im wyższa atrakcyjność turystyczna, tym większa presja na zagospodarowanie. Dlatego na przykład w Ostródzie trudno już jest znaleźć wolne miejsce. No to myślę, że to może być jedną z przyczyn. Pytanie, czy
przestrzeń, która została zabudowana, została zabudowana racjonalnie. Mi nie było niestety dane zwiedzać Ostródy dzisiaj, ponieważ przyjechałem tutaj 15 minut przed prezentacją. Jacek Soty dalej pokazuje hierarchię celów. W pierwszym rzędzie zawsze są te cele ekonomiczne, gdzieś na samym końcu ekologiczne, a pomiędzy wszystkie pozostałe, w tym społeczne. Dbanie o to, co już dostaliśmy jako dziedzictwo, czyli na przykład taka rozbudowa lub cofnę się trochę w etapie, takie tworzenie planów miejscowych, które umożliwia ludziom rozwój ich własnych na przykład przedsiębiorstw, ich własnych przedsięwzięć związanych z własnymi domami, nie tylko z firmami, które jest racjonalne i zharmonizowane z otoczeniem. I w takim wypadku, po pierwsze, taki turysta, który przyjedzie, on z chęcią nawet zostanie tu dłużej, on wyda więcej pieniędzy i to się wszystkim opłaca. I każdy przykład na świecie o tym mówi, tak? Że jeśli będziemy, za przeproszeniem, oferować ludziom syf, to dostaniemy, no nie dostaniemy w zamian niczego fajnego. Wnioski i postulaty, to jest chyba najważniejsze. Po pierwsze, trzeba pytać ekspertów, bo czasami jest tak, że deliberujemy, debatujemy i w zasadzie nic z tej burzy mózgów nie wynika nowego, tylko to, że wiemy, jakie kto ma zdanie. Kolejna rzecz, szukanie dobrych przykładów. Przepraszam, że nie miałem dobrych przykładów na tej prezentacji, ale no, to na inną prezentację. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa na piękno, krajobraz i ład przestrzenny, to takie górnolotne hasło, ale też podnoszenie świadomości społecznej władzy i administracji. Już nie mówię tutaj o szkoleniach, które władza i administracja sama dla siebie robi, bo to jest takie, wiadomo, jaki jest tego efekt. No i edukacja społeczeństwa, z tego są takie spotkania jak tutaj. I kilka dobrych przykładów z dawien dawna i nie z Polski, przepraszam bardzo. Tutaj mamy przykład zabudowy postmodernistycznej, która może nie, postmodernizm nie musi się podobać i większości ludzi się po prostu nie podoba, ale mimo wszystko widać tu pewien szacunek, który tymi czerwonymi liniami starałem się pokazać. Już dawno temu Niemcy na przykład walczyli z nielegalnie postawionymi samochodami w taki sposób, że stawiano po prostu betonowe słupki, bo czasami przepisami nie da rady zrobić. Jeśli zrobi się zakaz parkowania, no to przepraszam bardzo, ale akurat biorę udział w tak zwanym SUP-ie, czyli opracowaniu zrównoważonego planu mobilności dla Gdańska i tam wszyscy mówią jednogłośnie. Bardziej się opłaca zaparkować samochód nielegalnie i przez pół roku, raz na pół roku dostać mandat, niż opłacać miejsca, które są do tego przeznaczone. I to wszyscy wiedzą. Stąd się biorą takie przykłady jak rzeczywiste fizyczne bariery. Tutaj akurat to zdjęcie też pokazuje jeszcze inny przykład. Mamy historyczną zabudowę po lewej stronie, po prawej stronie i nową zabudowę po środku, która w jakiś sposób to może się pierwszy, to, jeśli nie zrobiłby tych kresek, być może nikt by nawet nie zauważył. Ale to jest nawiązanie do tej architektury i do tej, i do tej. I to się po prostu dobrze trzyma w tym wszystkim. Kolejny przykład. W jaki sposób można kształtować zabudowę, aby uzyskać efekt mniejszego budynku przy rozbudowie tego budynku. Tutaj mamy pokazane, w jaki sposób można do tego dojść. Osoba, która spaceruje ciągiem pieszym, który się znajduje w tym miejscu, nie odnosi wrażenia, że przechodzi obok nowobogackiego domu, który ma 4000 metrów kwadratowych, tak? Tylko koło małej architektury wkomponowanej w otaczającą zabudowę. Zawsze można rozwiązanie zrobić tak, żeby efekt końcowy był mniejszy niż zamierzony, ale odwrotny do tego, co zrobimy. To jest możliwe, tylko do tego trzeba po prostu przysiąść. To nie jest tak, że projekt architektoniczny robi się jednego wieczora, trzeba to tylko narysować i oddać. Tak, trzeba po prostu pomyśleć, to już nie głową. Kolejne przykłady.
historyczna zabudowa przemysłowa, rozbudowane to wszystko do centrum kultury, podobnie jak tutaj nasz dworzec, nowa instytucja, ale z jakimś poszanowaniem, że jednak coś tu wcześniej było, nawet jeśli to służyło przemysłowi, to pokażmy tym następnym pokoleniom, że coś tutaj było, że to, co powstało, to nie jest pierwsza rzecz, jaka tutaj powstała, że my mamy jakieś, że jesteśmy odpowiedzialni za to dziedzictwo, które było wcześniej, że to ma swoją historię. Tutaj pokazałem, w jaki sposób należy projektować infrastrukturę towarzyszącą drodze, łącznie oczywiście z miejscami postojowymi, ja je nazywam postojowymi, nie parkingowymi, rozróżniam postój od parkingu, żeby taka ulica, w której się znajdujemy, była przyjazna dla nas, a z drugiej strony logiczna. Tutaj w tym wypadku akurat może być tylko jeden problem, że jeśli na przykład stawiamy latarnie i drzewa naprzemiennie, to który jakoś teraz trzeba instalację jeszcze przeprowadzić. No ale to nie jest aż taki duży problem, żeby psuć życie ludziom, którzy z tego korzystali, tak? Czyli w tym wypadku akurat nie wieszy. Bardzo, bardzo ważna rzecz, trzymanie wszystkiego w jednym ciągu. To po pierwsze daje ludziom pewien komfort psychiczny, kiedy znajdują się w przestrzeni, że widzą, dokąd zmierzają i nie muszą chodzić, meandrować. Zawsze jest szeroko, ławka nie stoi w przejściu. A propos ławek, ważne jest też, żeby przy stawianiu ławki uwzględnić przestrzeń na nogi, ponieważ jeśli ta przestrzeń na nogi jest w obrębie chodnika, no to dostajemy jakby, można powiedzieć, teoretycznie ławka stoi w chodniku, a nie przy. I tutaj ten ostatni slajd, o którym chciałem wspomnieć, pierwsze zdjęcia, jakie Państwu pokazywałem z tej strasznej przestrzeni. Miejscowy plan zagospodarowania, do którego załącznikiem jest rysunek w zasadzie z planami kolorów, nie wystarczy. Często trzeba się posłużyć czymś, czego ustawodawca nawet nie przewidział, żeby przekonać lokalnych deweloperów i inwestorów do tego, żeby zbudowali przestrzeń, albo żeby zabudowali przestrzeń w sposób, który urbanista, profesjonalista po uzgodnieniu z radnymi, tak i z administracją, żeby efekt końcowy był taki, jaki chcemy. Jak pokazywałem na pierwszych zdjęciach, nawet robienie takich rzeczy, gdzie pokazuje się, o co chodzi, dlaczego tak, gdzie od której strony mają być usługi i tak dalej, nawet to nie pomaga, jeśli mieszkańcy nie są odpowiedzialni za swoją przestrzeń. I tak jak wspomniałem na samym początku, to mieszkańcy wybierają radnych, to mieszkańcy są urzędnikami. No, przepraszam bardzo, nikt z kosmosu nie przylatuje i nam nie planuje miast, tak? To będzie na tyle. Dziękuję za uwagę. Działamy od kilku lat na terenie, zajmujemy się szeroko rozumianą przestrzenią publiczną w naszym miastem. No, jego przestrzeń jest jednym z jego elementów. Na początek może kilka pozytywnych przykładów, które by się udało, na które mieliśmy wpływ, żeby powstały. No, nie mam prezentacji przygotowanej. Między innymi Tarka Krefelsowa. To był budynek znajdujący się bezpośrednio w sąsiedztwie Starego Miasta. To był zapuszczony, zapomniany. Ten budynek był przeznaczony do wyburzenia. Dzięki kilku stowarzyszeniom zapaleńcom budynek nie został wyburzony. Powstał projekt, co z nim zrobić. Miasto przychyliło się do tych działań, bo myślę, dlatego, że nic ich to nie kosztowało. Znalazły się pieniądze gminy i powstało Muzeum Nowoczesności. Jeden z ładniejszych budynków, to jest ciekawsze miejsce w terenie miasta. Kolejnym przykładem, którym prezydent chwali się wszędzie, gdzie tylko jeździ, to jest Centrum Bunkiel, czyli zagospodarowanie jeziora Bunkiel, również Krzywego w Olsztynie. Rzeczywiście bardzo fajna, nowoczesna infrastruktura, ale początki nie były takie różowe. Na początku było to na zasadzie zaprojektuj i zbuduj. Stowarzyszenia protestowały i chyba ich protesty nie przyniosły rezultatu, bardzo po prostu były błędy proceduralne, dlatego na szczęście tamta formuła odpadła. Później jednak te stowarzyszenia nasze naciskały i była formuła od tego konkursu architektonicznego. Dzięki temu to wygląda jak wygląda i rzeczywiście jest to fajne. Tramwaj, bo to też są
trasy tramwajowej z uzasadnieniem, dlaczego tak, a nie inaczej. No niestety ona przepadła. No, kampania służy bynajmniej do tego transportu publicznego. Chodziło o remont ulicy. Dlatego prawda przebiega. Wszyscy organizowaliśmy tę wcześniej debatę w ramach tygodnia zrównoważonej mobilności, na tego być spotkań wszystkich sprawców, którzy przyjeżdżali i siadali na płocu głównym. Chcieli tramwajem. Najpierw w ogóle się dziwili, że czemu tak daleko z Polski mają do tramwaju, bo trzeba kolem sobie przejść. Później się dziwili, że tramwaj nie mogły ze strony miasta Moliwa. Tramwaj jedzie od razu na duże osiedle, a następne miasto z tego dużego osiedla. Nie ma bezpośrednio tramwaju. Udało się go naprawić. No teraz może zaprosimy naszych ekspertów na te piękne czerwone kanapy i rozpoczniemy najciekawszą część, czyli dyskusję. Może na sam początek takie bardzo, bardzo ogólne pytanie, bo tak rozmawialiśmy o, jak mówiliście, o kształtowaniu przestrzeni miejskiej, o tym, żeby była przyjazna mieszkańcom. Co to znaczy przestrzeń przyjazna mieszkańcom? Czy są jakieś kryteria, według których możemy oceniać, czy ta przestrzeń jest przyjazną, czy nie jest? Martyna? Tak, są kryteria, są oczywiście różne katalogi tych kryteriów. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłam, są na przykład ogólnodostępne kryteria związane z tak zwanym projektowaniem uniwersalnym, czy też z miastem dostępnym. Między innymi coraz więcej w Polsce się mówi właśnie o projektowaniu uniwersalnym, czyli takim podejściu do projektowania, które zakłada uwzględnienie potrzeb wszystkich grup obywateli. Dotyczy to osób w różnym wieku, w różnym stopniu aktywności czy też umiejętności motorycznych. Bardzo ciekawe jest też to, że powoli, bardzo tak nieśmiało, ale powstają też specjalne stanowiska w urzędach osób zajmujących się projektowaniem uniwersalnym. To są naprawdę takie świeżynki. Natomiast jeśli chodzi o jakby zestaw takich reguł, to ja na przykład bardzo polecam coś, co jest po prostu ciekawe, żeby o czym przeczytać. To jest taki raport Światowej Organizacji Zdrowia, który tłumaczyliśmy już 3 lata temu. To są miasta starzejące się, czyli jest dokładnie, można go pobrać za darmo z naszej strony publika.pl. I tam dokładnie są przetłumaczone różne kryteria dotyczące tego, w jaki sposób miasto musi zostać zaprojektowane, jakie elementy należy uwzględnić, to jest kwestia właśnie liczby ławek, toalet publicznych, o których bardzo często się zapomina, bo toaleta publiczna to jest coś, co wydaje nam się jakimś takim, nie wiem, czy ze względu na wstydliwość czynności, które robimy w toaletach, ale to totalnie zapominamy o potrzebie toalet, które są naprawdę jakąś taką podstawą korzystania z przestrzeni publicznej, bo bardzo dużo osób tego ze względu na wiek, czy po prostu na fizjologię, jakby potrzebuje tych toalet publicznych. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że toaleta to jest, no może to się zmienia już w polskich miastach, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że toaleta to jest coś takiego strasznego, gdzieś w parku miejska stoi niesprzątana od 20 lat, a jak jest jakaś w ogóle miejska jedna toaleta, to na pewno na dworcu, a gdzie indziej. A to jest bardzo podstawowa rzecz, o której trzeba pamiętać, między innymi projektując tereny zielone. Dlatego, ponieważ żeby ktoś zdecydował się właśnie chociażby na to, żeby wyjść z domu, na przykład część osób musi mieć świadomość tego, że będzie mogła gdzieś skorzystać z tej toalety. Jeśli będzie wiedziała, że nie ma takiej opcji, to z tego domu nie wyjdzie. Co automatycznie ograniczy nam bardzo liczbę osób, które zdecydują się na to, żeby współtworzyć tą przestrzeń publiczną. Więc to jest kwestia toalet, kwestia bardzo ważna, o której też czasem zapominam, oświetlenia, czyli tego, jaka jest gęstość tych latarni, jak one wyglądają, jaki to jest światła. Taka prosta rzecz, czyli to, że miasto, które jest lepiej oświetlone, to jest też większe poczucie bezpieczeństwa. Czy pytanie oczywiście, czy to się rzeczywiście przekłada na realne poczucie bezpieczeństwa, ale bardzo ważne jest to, co my mamy też w głowie jako mieszkańcy, to, że my się nie boimy wejść do jakiejś przestrzeni. Jest dużo badań pokazujących też, że właśnie doświetlenie przestrzeni miejskich bardzo pomaga, zwłaszcza kobietom, które są dużo częściej ofiarami przemocy
mieście i po prostu w automatyczny sposób nie pojawiają się w pewnej przestrzeni, jeśli ta przestrzeń nie jest, nie zapewnia nam poczucia bezpieczeństwa. Więc tych zasad jest wiele, one są, albo można ich szukać jako zasady projektowania uniwersalnego, tam też są zasady dotyczące projektowania po prostu też jaka ma być wysokość oczywiście poszczególnych rzeczy, ale też właśnie przestrzeni publicznych, takich drobnych rzeczy, o których zapominamy, a kiedy je się zestawi razem, to nagle się okazuje, że projektując park nie możemy tylko myśleć o zieleni, o wodzie, nawet multimedialnej, skakującej, tańczącej i w ogóle robiącej różne inne rzeczy, ale ważniejsze jest to, żeby obok była toaleta i żeby ta droga była w taki sposób stworzona, żeby do tego parku można było dotrzeć. Nie wystarczy zrobić na jakiś mniejszy park, jeśli się okazuje, że nie można tam się dostać. To wtedy on może być piękny, ale niewiele osób z niego skorzysta, niestety. Skoro już o tym dostawaniu się mówi, to ja na to patrzę z punktu widzenia urbanisty, jestem urbanistą. Może w cudzysłowie nie trzepię planów co miesiąc nowego, następnego, ale zdarza mi się. Dostępność to jest to słowo. I dostępność zarówno osób, które mają problemy z poruszaniem się, ale dostępność także przez osoby, które na przykład, których nie stać na poruszanie się. Już nie mówię tutaj o własnym samochodzie, ale nawet kupnie biletu. Ja jestem akurat mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego, to jest taka, jak to nazywam, autonomiczna dzielnica Gdańska. Jestem z tego dumny. I udało nam się zarazić w Pruszczu Gdańskim urzędników w taki sposób, że nam, w sensie społecznikom, że uruchomiono w tym mieście, w miasteczku 30-tysięcznym, więc chyba porównywalnej skali ze Strudą, linię bezpłatną, która z przyczyn niezależnych oczywiście może poruszać tylko w granicach administracyjnych miasta, no bo taka linia nie może wyjechać do strefy innego miasta, ale mimo wszystko widzę po osobach, które jeżdżą tym autobusem, że ona była rzeczywiście potrzebna, że to nie były nasze wymysły, że my pisaliśmy sobie na forach internetowych, jeszcze jak fora internetowe istniały, bo teraz Facebook, Twitter i inne takie przejawy wszystko. Rzeczywiście to jest bardzo potrzebne i ta dostępność, o czym kolega z Forum Rozwoju Olsztyna wspominał, no wiadomo, no, park tudzież las na drugim końcu miasta, można powiedzieć, że w zasadzie nie istnieje, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś codziennie, a każdy chciałby pewnie codziennie z takiego parku korzystać albo przynajmniej zobaczyć, mógł korzystać z lasu, który jest po drugiej stronie miasta. Dostępność to jest takie magiczne słowo, które bardzo lubię w różnych skalach i nie tylko patrząc na dostępność na przykład pieszo, ale dostępność finansową do tego, żeby się gdzieś znaleźć. Nawet jeśli chodzi o jakieś sklepy wielkopowierzchniowe, oczywiście kontrowersyjny temat, ale jeśli można się do takiego sklepu dostać tylko samochodem, no to jest dyskryminacja po prostu osób, które nie mają samochodu. Pomijam fakt, że może jesteśmy już u schyłku tej ery inwestowania w samochody, już nie jest tego trendy. Nie byłabym tylko optymistką. Nie, w Polsce, nadal samochód, posiadając młody, jest przynajmniej jakiegoś statusu społecznego. No dobrze, praktycznie wszystko jest to powiedziane, bo rzeczywiście są wytyczne. Ja z mojej strony tutaj widzę rolę właśnie urbanisty w tym procesie, który ma taką wiedzę, że powinien mieć, żeby zadbać o tą właśnie, o taką przestrzeń, jak i moi przedmówcy. Natomiast warto też po prostu słuchać ludzi. Oni przy tym powiedzą, czego potrzebują, żeby mogli się tam znaleźć. Dla mnie świetnym przykładem polecam też taką książkę Miasto Szczęśliwe, gdzie tak naprawdę nie ma zbioru zasad, jak zrobić Miasto Szczęśliwe. To po prostu opisane różne rzeczy, które się dzieją, które warto po prostu wiedzieć. Przykład jednego z parków w Kopenhadze, gdzie poddano go rewitalizacji, czyli taki był dostępny dla wszystkich. Pewnie na spotkania, na które przychodzili ludzie starsi, osoby wspólne i osoby. Dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, dla rodziców.
Tylko cały czas na tych spotkaniach brakowało, już mieli prawie całą koncepcję, brakowało mi takiej grupki menedżerów, które o tym parku też się znalazło. Z Hanoi mają troszkę inne podejście, każdy jest ludny. Nie mogli do nich dostać. W końcu ktoś padł na pomysł, kupili skrzynkę piwa, poszli do tego parku i ich tam zastali, pogadali z nimi. Byłem w tym parku i parę lat temu książkę czytałem teraz i nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz już wiem. Rzeczywiście w rogu parku jest altanka, która jest wygrodzona, zarośnięta krzaczkami i oni tam sobie siedzą, mają swój kącik. Oni są zadowoleni i oni dbają o ten swój kącik. Reszta mieszkańców nie jest przez nich niepokojona, nagrywana i każdy jest zadowolony. Czyli ludzie naprawdę sami potrafią powiedzieć, czego potrzebują. Czyli znowu wracam do tego, co mówiłem. Trzeba się nie spotykać, rozmawiać, chcieć. No właśnie, wiele powiedzieliśmy już o tym, jaką rolę mogą odgrywać mieszkańcy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. A jak przestrzeń miejska może kształtować relacje społeczne? Jak dobrze zaprojektowane miasto może pobudzać aktywność mieszkańców? Czy może znacie jakieś dobre przykłady tego, jak nowe przestrzenie, nowe zaprojektowane przestrzenie w miastach wpływają na aktywność społeczną mieszkańców, jak ich aktywizują? No na pewno dobrym przykładem jest dworzec, tak? Wcześniej tutaj była poczekalnia, ona była zamknięta tutaj wstępu. Teraz organizowane są między innymi takie spotkania. Może jakieś dobre przykłady z waszych miast? Proszę. Niestety chciałbym zacząć od negatywnego. przepraszam, ale niestety. W Olsztynie przed ratuszem zawsze był plac. Został poddany tak zwanej rewitalizacji, prawda? Temu świecący pały słynna sprawa, szanowni w Olsztynie. Do czasu tej tak zwanej rewitalizacji to było miejsce, w którym mieszkańcy się umawiali na spotkania, bo to było ich przed starym miastem. Dużo przystanków autobusowych, stałe ławki, naprawdę ta przestrzeń mógł pewnie zrobić lepiej, ale żywa. Teraz jest taki beton plac z wysokimi schodami, dostępność, nie mówię niepełnosprawnych, dla osób starszych z ograniczoną ruchomością jest żadna i nikt się do tego placu nie umawia. Tak więc, a jest to przestrzeń publiczna, jest to naprawdę 1000 m2, jest duża przestrzeń, w której po prostu praktycznie mogłyby dobrze nie być. Pozytywne przykłady. Jezioro Długie. Prawie w centrum miasta było blisko dworca zachodniego, blisko starego miasta. Tam to też dzięki Radzie Osiedla potraktowano zrobić taką betonową promenadę wokół jeziora. Naprawdę bardzo sprawnie działali, powstała zupełnie inna infrastruktura, która nie ingerowała tak w przyrodę, jest przyjazne. W razie jak ją wykonano, tam też są siłownie plenerowe, ławeczki, droga rowerowa, nowy most, jeszcze nie ten, ale nagle się pojawiły tłumy ludzi. Czyli jeżeli tworzymy przestrzeń przyjazną dla wszystkich, oświetlenie oczywiście też jest. I tam się pojawiły ludzie starsi, młodsi, mniej sprawni, bardziej sprawni, rowerzyści, piesi, wszyscy tam są, wszyscy tam dążą do tego. Czyli istnieje powstawanie takiej przestrzeni, jaka będzie ma sens. Kolejnym pozytywnym przykładem jest tak zwany park centralny, tak zwany już niestety nadal nie ma odwalów parku, jest to po prostu taka zrewitalizowana przestrzeń zielona, uporządkowana. Wycięli chaszcze, są chodniczki, oświetlone ławki. I znowu pojawili się tam ludzie, kiedy się wydawało, że to panie tam, to już nic nigdy w życiu nie będzie. Czyli jak się pojawia przestrzeń, w której ludzie mogą przybywać, czyli zaczynają tam być, zaczyna się pojawiać między innymi jakieś interakcje, widzą, że są osoby w tym mieście, nie jesteśmy sami, co daje z kolei podstawę do tego, żeby ich dalej przekonywać, żeby zaczęli coś robić w przestrzeni powiedzieć. Ja mam kilka dobrych przykładów, ale zanim to jeszcze jak miasto wpływa, w jaki sposób miasto wpływa na ludzi, to napisano o tym bardzo dużo, ale tak naprawdę bardzo ciekawą taką teorią, o której myślę, że specjaliści wiedzą, a ona jest bardzo mało znana, bo może brzmi bardzo tajemniczo, słowo proksemika nie jest najłatwiejsze, to tak naprawdę są badania, które przeprowadził Hall, amerykański badacz, który został zatrudniony przez rząd
bliżej temu, między innymi, w jaki sposób Amerykanie mieli taki problem, że po wojnie próbowali nawiązać kontakty handlowe z Japończykami, natomiast bardzo szybko okazało się, że coś nie gra. No, z jakichś dziwnych powodów te konsultacje biznesowe różnego typu zazwyczaj spełzały na niczym. No i nie do końca było wiadomo, czy to chodzi o jakieś nierozwiązane konflikty powojenne, które oczywiście mogą chodzić z oczywistych powodów, ale Hall jako antropolog też został wysłany po to, żeby się temu przyjrzeć. No i bardzo szybko się okazało, że no nie do końca chodzi o to, że być może coś nie zostało dobrane, tylko też o to, w jaki sposób ludzie z różnych kultur mają pewną akceptację dystansów między nami. Czyli to, co w jednej społeczności, jednej kulturze jest czymś absolutnie naturalnym i dystansem, który pozwala nam tak naprawdę czuć się komfortowo i nawiązywać relacje z innymi ludźmi, w innej kulturze jest troszeczkę inaczej sprofilowane. Ale o co w tym chodzi? Tak naprawdę to nie byłyby badania pokazujące tylko te dystanse, ale też to, że odpowiednie usytuowanie na przykład czy to krzesła, czy to stołu, coś do czego jesteśmy dzisiaj absolutnie przyzwyczajeni. Wiemy, że jeśli my siedzimy w taki sposób, albo coraz częściej spotkania, nie wiem, na przykład na uczelniach wyglądają tak, że studenci siedzą w taki sposób, gremialnie, a nie tak za sobą, w zupełnie inny sposób wpływa na to, jak ze sobą rozmawiamy. To jest właśnie proksemika, czyli nauka o tym, w jaki sposób przestrzeń wpływa na zachowanie ludzi. Bardzo często wykorzystywana w tym, jak projektuje się takie przestrzenie, w których chcemy, żeby ludzie częściej ze sobą się spotykali, ale też takie, w których chcemy, żeby mieli na przykład poczucie komfortu, mimo tego, że jest ich bardzo dużo. Lotniska. Lotniska są projektowane w taki sposób, żeby ludzie mieli jednak poczucie tego, że mogą się gdzieś na chwilę schować, mimo tego, że jest tam tysiąc osób w tej samej chwili. Dlatego czasem wystarczy postawić dwie kanapy plecami do siebie, ludzie siedzą 30 cm pod siebie, ale tak naprawdę mają poczucie tego, że są w jakiejś bezpiecznej trochę bańce swojego komfortu przestrzennego. Więc rzeczywiście dużo jest takich nieoczywistych rzeczy, których my na co dzień nie dostrzegamy, a które bardzo wpływają na to, jak my się czujemy w danej przestrzeni. Czy my się tam czujemy komfortowo, czy nawiązujemy relacje z kimś, czy zupełnie jakby tak naprawdę ktoś siedzi 3 cm od nas, a my go nie widzimy. I takim fajnym przykładem tego, w jaki sposób miasto wpływa na ludzi w bardzo nienachalny sposób. W Warszawie akurat była instalacja, która była instalacją artystyczną, a okazała się jeden z najlepszych eksperymentów przestrzennych moim zdaniem w tym mieście, czyli projekt dotleniacza Rejkowskiej, który pojawił się w bardzo specyficznym dla Warszawy miejscu, czyli Placu Grzybowskim. Placu, który ma bardzo trudną historię, bo jest miejscem tak naprawdę przenikania się historii żydowskiej miasta powojennej nadbudowy bloków, też ogromnej interwencji architektonicznej z czasów PRL-u, czyli tak zwanego osiedla za żelazną bramą. To była taka przestrzeń trochę niczyja. Przestrzeń, przy której stoi jedna zachowana synagoga w Warszawie, funkcjonująca, gdzie bardzo niewielka, ale jednak społeczność żydowska przychodzi. Kościoła, który słynie też z tego, że jest tak dość radykalny, więc nie bardzo tutaj jest porozumienie między tymi dwoma instytucjami, właśnie opuszczone ulicy totalnie. I nagle Rejkowska już wiele lat temu postanowiła stworzyć na środku tego placu po prostu utleniacz, instalację artystyczną, która była wodą i takim specjalnym sprzętem ozonującym. Rodzaj, powiedzielibyśmy, takiego jeziorka, czegoś takiego. Naprawdę nie była to żadna wielka interwencja. I nagle okazało się, że wystarczyło w tej przestrzeni postawić tą instalację, która po prostu poprawiała ludziom nastrój, humor, dobre samopoczucie, postawić ławki, zasadzić trochę roślinności, tłumy. Tłumy zaczęły nagle tam przychodzić, ale co ważne, tłumy sąsiadów. Ludzi, którzy przychodzili przez ten plac totalnie domijając, nigdy tam nie wchodzili, nigdy się nie poznali. Jakby to było trochę też przykładem pokazania tego, że naprawdę ludziom wystarczy stworzyć jakby dogodne warunki do tego, żeby oni mogli się spotkać, komfortowo obok siebie usiąść, nie mieć poczucia zagrożenia, że to jest jakaś nachalna przestrzeń, ale sprawić, że oni poczują, że mogą tam sobie spędzać czas.
I też bardzo ważny był moim zdaniem jednak ten element zieleni i element tego jakby ozonowania, tak? Nie bez powodu wszystkie teraz pomysły trochę na produkcję małych tężyń w różnych miejscach wynikają też z tego, że samo to usytuowanie sprawia, że sobie siedzimy wokół, widzimy się, więc wiemy, że jesteśmy w jakiejś społeczności, czujemy się bezpiecznie, a nie mamy też nachalnego poczucia tego, że po prostu ktoś nas zabytuje w tej przestrzeni. No niestety ten projekt był chwilowy. Potem została instalacja, zniknęła, na jej miejsce pojawił się zaprojektowany plac, który co prawda został zaprojektowany w otwartym konkursie, więc jakby no, to zostało. I tam wiele rzeczy zostało uwzględnionych, które się tam sprawdziło, czyli jest element wody, jest element zieleni. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko lepiej zadziałała ta wersja nieformalna niż ta formalna, która się pojawiła. I to może na tyle. Bo więcej przykładów jest, ale też nie chcę zagadnąć. To jest znowu po prostu. Centrum, jeśli można nazwać, centrum Kruszwa przez wiele lat była pusta dziura, tam wojsko stacjonowało i w pewnym momencie rozpisano konkurs na zagospodarowanie centrum Kruszwa, znaczy centrum Kruszwa, które nie istniało, to była po prostu dziura w przestrzeni wielkiej wsi. I w wyniku tego konkursu, pozytywnym rozwiązaniem tego konkursu, optymistycznym, wygrała koncepcja stworzenia tam przestrzeni miejskiej opartej o ruch pieszy. Znaczy może powiedzmy tak, pół na pół, tak zrównoważony ruch. Też nie lubię tego słówka zrównoważony, też traci na znaczenie. Tam rzeczywiście powstała, oczywiście lokalni deweloperzy, lokalni architekci zaprojektowali tą przestrzeń. Można mieć jakieś zarzuty do architektury i tak dalej, ale przestrzeń w związku z tym, że była dostępna, jest użytkowana przez ludzi i rzeczywiście to centrum stało się centrum rzeczywistym. Tam naprawdę ludzie przychodzą, robią zakupy, co prawda przez pierwsze 4 lata, ta przestrzeń chyba powstała, jeśli dobrze pamiętam, w 2004 roku, przez 4 lata, może 5 lat, zmieniali się najemcy kilka razy w roku. Trudno było to utrzymać. Ludzie musieli się do tej przestrzeni przyzwyczaić, ale w końcu przyszli. No to proszę zbliżać. Jedziemy do Kruszwa. Ta przestrzeń została zbudowana od zera. Tam było tylko parę budynków. Jest komenda policji, socjalistyczny budynek. Tutaj stara willa, która historycznie miała długi ogród sięgający do dawnej krajowej jedynki, dzisiaj 50 jedynki. To jest samo centrum miasta. I tutaj mógłbym naprawdę bardzo dużo mówić na ten temat, ponieważ z jednej strony ta przestrzeń została zaprojektowana w ramach konkursu i wykonana przez lokalnych architektów i deweloperów, która rzeczywiście ożyła. Tutaj mamy ulicę Księdza Waroga, która jest całkowicie deptakiem. Tu w tym miejscu mamy przecięcie się z lokalną ulicą, ulicą Kossaka. I to przecięcie znajduje się na wyniesieniu do poziomu chodnika. I to było zrobione już w 2004 roku. To jest trend, tak, że przejścia dla pieszych są w poziomie chodnika, trzeba schodzić na asfalt, gdzie jakby samo znaczenie tej zebry świadczy o tym, że my jesteśmy intruzami, chociaż nazywa się to przejście dla pieszych, na razie nazwą to przejawy do samochodu. A jakbyśmy tak trochę oddali, to jest trochę sytuacja na inne spotkanie, ale pracownia zrównoważonego rozwoju Storunia, z którą miałem okazję zacząć współpracę w 2011 roku, przyjechała do nas, ponieważ nasi lokalni społecznicy stwierdzili, że trzeba coś zrobić z terenem cukrowni w Pruszu. I wyobraźcie sobie Państwo, że przez rok konsultowaliśmy z mieszkańcami, projektowaliśmy tę przestrzeń i mieszkańcy uznali, że tam pierwsze co najważniejsza funkcja, jaka powinna się tam znaleźć,
to, uwaga, mieszkalnictwo. Nie, że potrzebujemy jakichś sklepów, centrum handlowego, akwaparku i tak dalej. Mieszkańcy po roku dyskusji wszyscy doszli do wniosku, że ta przestrzeń będzie martwa, jeśli tam nie pojawią się ludzie. A skąd ci ludzie mają się pojawić? Oni nam po prostu powinni zamieszkać. No, projekt został zakończony i tyle było o nim słychać, ale świadczy to o tym, że ta przestrzeń, która z inicjatywy władz jeszcze z kilku kadencji wcześniej powstała, działa i istnieje szansa i potrzeba mieszkańców, żeby tę przestrzeń kontynuować dalej i żeby nadal inwestować w miasto. Jeśli mieszkańcy mówią, że my chcemy, żeby nasze miasteczko stało się miastem, tak, żeby było bardziej zagęszczone, żeby my chcemy po prostu czuć te ściany tej przestrzeni publicznej. Tak? No, przestrzeń publiczna ma swoją podłogę i ma swoje ściany. Podłogą jest ulica Wolnik, ścianami są elewacje budynku, ma jeszcze ładny sufit. Czasami zależy, czy pada, czy nie pada. No może tyle, bo nie chciałbym się rozwodzić za bardzo. Ale działa to przestrzeń na plan. No to skoro już jesteśmy... Po Wajderowie jest mówiłem. Skoro jesteśmy już przy Bertaku, w ostatniej Respublice był tekst, świetny tekst Gina Pytanosy, który mówił o tym, pisał o tym, że miasta budowane są od tysięcy lat, ale tak naprawdę dopiero od kilkudziesięcioleci najważniejszymi użytkownikami miast, najważniejszymi użytkownikami ulic stali się kierowcy. Jak zrobić, co zrobić, żeby przywrócić ulicę pieszym? Woli sprostowania w magazynie miasta. Czytałem na stronie internetowej. Respublika też jest gazetą, dlatego prostuję, żebyście Państwo nie szukali tego artykułu w Respublice, bo tam nie znajdziecie. Natomiast rzeczywiście znajdziecie na stronie publica.pl, bo magazyn miasta.pl. No, jednym zdaniem na pewno nie odpowiem, bo trzy miesiące zajęło nam przygotowanie tego ostatniego numeru, który jest dokładnie dotyczy tego, tak naprawdę rozwiązywania konfliktów różnego typu przestrzennych, które przede wszystkim dotyczą negocjacji przestrzeni między samochodami a pieszymi. W związku z czym tych rozwiązań jest bardzo dużo, natomiast myślę, że warto sobie po prostu uzmysłowić jedną rzecz, która gdzieś nam umyka w takiej codziennej percepcji. Rzeczywiście w polskich miastach, tak jak mówiliśmy wcześniej, cały czas jednak, oczywiście z różnych przyczyn historycznych, społecznych, socjologicznych, samochód nadal jest pewnego rodzaju symbolem statusu społecznego. To się powoli zmienia, ale zapewne zmienia się przede wszystkim w pewnych miejscach, w pewnych grupach społecznych. Może się okazać, z czego ja bym sobie bardzo życzyła, ale że zrobimy taki po prostu przeskok, czyli tak jak mieliśmy z elektronicznością bankową, która w Polsce jest niesamowicie nowoczesna, jedna z najlepszych na świecie, a na pewno jedna z najlepszych w Europie, dlatego ponieważ przeskoczyliśmy pewne etapy, które na Zachodzie, kiedy rozwijano pewne technologie, my po prostu weszliśmy na ten najwyższy poziom technologii, bo dopiero wtedy pojawiły się u nas banki i jakby zaczęliśmy to rozwijać. Byłoby super, życzyłabym sobie tego, żebyśmy przeskoczyli te 40 lat, 50 lat, po których na przykład miasta w Stanach Zjednoczonych uświadomiły sobie, jak wiele zrobiły krzywdy, jak wiele projektanci zrobili krzywdy i urbaniści, którzy też firmy motoryzacyjne, które bardzo lobbowały na rzecz tego, żeby to miasta były projektowane pod samochody. My oczywiście te miasta też w dużym stopniu projektowaliśmy pod samochody, zwłaszcza, że po wojnie jakby proces odbudowy czy też budowy polskich miast niesamowicie przyspieszył z różnych powodów, chociażby takich, że część tej infrastruktury została totalnie zniszczona. Natomiast myślę, że warto po prostu sobie uświadamiać i przestać traktować jako oczywistość, że samochód to jest coś, bez czego nie jesteśmy w stanie sobie w mieście poradzić. Jakoś sobie radziliśmy przez te kilkaset lat albo i więcej.
Natomiast, więc tak naprawdę jest to nowość w historii miasta. Nowość, do której bardzo szybko się przyzwyczailiśmy, która w bezprecedensowy sposób wpłynęła tak naprawdę, w jaki sposób te miasta są projektowane. Ponieważ no, mamy taką historię wynalazków pojawiania się nowych rzeczy w miastach, które jakoś wpłynęły oczywiście na to, jak one wyglądały, tak? Czy to pojawienie się nowych rzemiosł, które wpływało na to, gdzie te miasta były sytuowane, albo w jaki sposób korzystano z rzek, nie wiem, zawody takie jak tkacze, czy osoby, które zajmowały się barwieniem tkanin, musiały mieć swoje zakłady nad rzeką, bo wtedy wykorzystywały wodę. Jakby zawsze były jakieś czynniki, które wpływały na to, w jaki sposób miasto jest projektowane. Ono samo z siebie nie narasta w sposób, chyba że jest miastem wymyślonym od nowa, szkicem i precyzją, która się pojawia w dżungli. No ale wiadomo też, że została zaprojektowana właśnie jako miasto samochodów, bardzo popularna. Więc wydaje mi się, że fajnie sobie uświadamiać po prostu to, że to jest nowy wynalazek. Nowy wynalazek, który niekoniecznie oznacza, że musimy w ten sposób funkcjonować i pokazywanie też jednak, jakkolwiek rozumiem, że w Polsce może cały czas mówienie o tym, że tam, nie wiem, Nowy Jork, Detroit i tak dalej, że to są przykłady, które mówią, że nie do końca nas przekonują, bo myślimy sobie, no dobrze, ale to są Stany Zjednoczone, to są zupełnie inne realia, społeczność, tak samo przywoływanie cały czas, nie wiem, Amsterdamu, Londynu, Paryża i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się być takie odległe od naszych realiów, ale tak naprawdę aż tak odległe nie jest, ponieważ my niestety jesteśmy świetnymi kopistami i czasami wręcz wykazujemy nadmierną ekscytację pewnymi rozwiązaniami, czego najlepszym przykładem jest przekopiowanie do Polski koncepcji osiedli zamkniętych, które w Europie są czymś prawie nieznanym, a swego czasu do Warszawy przyjeżdżali naukowcy z Niemiec, żeby przebadać fenomen zamkniętych osiedli, których w Warszawie było 130. Czyli mniej więcej plasowaliśmy się w takiej średniej Stanów Zjednoczonych lub niektórych południowoamerykańskich miast. To przekopywaliśmy. Ogromnym problemem jest też rozlewanie się polskich miast. Gdzie u nas po ulicach nie chodzą, nie chodzi się z giwerami. Tak, więc jakby przekopywaliśmy sobie zamknięte osiedla, nie kopiąc tak naprawdę genezy, która była zamkniętych osiedli, tak? Czyli osiedli, które zostały zamykane na przykład w miastach południowoamerykańskich ze względu na poziom przestępczości. Czy w Stanach, gdzie były zamykane ze względu na to, że po prostu były tworzone tak zwane osiedla różnego typu takie resortowe, czyli na przykład osiedla dla osób starszych, wszystkie takie iluzoryczne, to często zresztą pierwsze się nazywało Sun City, czyli miasto słońca, które było pomysłem na to, żeby w jednym miejscu jakby zebrać wszystkie osoby, które dzięki temu będą jakby dożywały w tym miejscu szczęśliwe i jesieni swojego życia. I bardzo często one były zamykane. Przekopywaliśmy model zupełnie bez żadnych powodów, takich urbanistycznych, natomiast oczywiście z różnych powodów socjologicznych, tam poziomu minimalnego zaufania, jakie jest niestety w naszym społeczeństwie. Więc ja bym nie miała tutaj prostej niestety odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek zrobiła taką małą prywatę i po prostu zachęciła do przeczytania. I też na pewno zachęciła do przeczytania książki właśnie Miasto Szczęśliwe, która bardzo w fajny sposób pokazuje też konkretne konsekwencje, które wynikają z tego, że projektujemy miasta pod samochodem. I to są konsekwencje, które bardzo dotyczą naszego zdrowia. Tego, jak wzrasta poziom stresu w organizmie, kortyzolu, czyli hormonu stresu w organizmie, kiedy siedzimy, spędzamy te kilka godzin w samochodzie, kiedy tak naprawdę w jaki sposób trochę tracą dzieciństwo dzieci, które mieszkają na przedmieściach, które więcej czasu spędzają w samochodach dołożonych z jednych zajęć na drugie, niż spędzając je gdziekolwiek indziej ze swoimi rówieśnikami. Więc to są takie bardzo, bardzo przyziemne, dotyczące bezpośrednio naszego ciała i naszego stanu zdrowia, kwestie związane z tym, że wybraliśmy taki, a nie inny środek. To nie jest takie myślenie, że coś ktoś może polepszyć.
bardziej lubi samochód, a ktoś bardziej lubi rower. To jest po prostu przełożenie się na konkretne problemy społeczne i zdrowotne, których my sobie jeszcze nie do końca chyba wszystkich uzmysławiamy.